Witam serdecznie. Dziś gościem Radia Q jest Adam Pietrusiak, fotograf. Cześć. Dzień dobry, cześć. Porozmawiajmy o twojej wystawie, która ma miejsce w Kutnowskim Domu Kultury. O czym jest ta wystawa? Bo to są dosyć ciekawe zdjęcia dotyczące wydarzeń w Kutnie. Tak, no pewnie, że ciekawe, jak inaczej mogę powiedzieć o swoich zdjęciach. W każdym razie wystawa nosi nazwę Pstryk Kultura i znajduje się w Kutnowskim Domu Kultury w ramach festiwalu Na Faktach, który odbywał się od 18 do 20 stycznia tego roku. No i czemu tam się znajduje? No znajduje się dlatego, że jak gdyby na tych zdjęciach widzimy fakty. Fakty z kutnowskich wydarzeń kulturalnych, które były organizowane przez Kutnowski Dom Kultury w 2018 roku. Tych wydarzeń kulturalnych było całkiem sporo, dlatego było z czego wybierać. Co tam możemy znaleźć, co tam możemy zobaczyć? Jasne, no największym problemem właśnie była ta selekcja zdjęć i wybór tych prawidłowych, tych wyselekcjonowanych zdjęć. Kutnowski Dom Kultury na podsumowaniu roku jak gdyby chwalił się tym, że tych wydarzeń zorganizował około ponad 400 chyba. Tak, jakoś tak było właśnie, że no, 365 dni w roku, wydarzeń było chyba około 450. Nawet. No dokładnie, więc średnia wychodzi ponad jedno dziennie. Oczywiście wszystkich nie fotografowałem, bo to nie byłoby fizycznie możliwe pewnie. Niemniej jednak fotografowałem bardzo dużo. No i chodziło o to, żeby to wybrać. No, poświęciłem trochę czasu, wybrałem. Chciałem, żeby to był taki przekrój przez większość tych wydarzeń, żeby nie pojawiły się tylko same koncerty muzyczne, bo tam są najbardziej efektowne te zdjęcia, bo światła, bo efektownie ludzie na scenie się zachowują. No chciałem, żeby to był przekrój przez różne wydarzenia, żeby to były zarówno koncerty muzyczne, jak i spektakle teatralne. Poświęciłem sporo miejsca też na naszych kutnowskich aktorów, na nasze kutnowskie grupy teatralne, na grupę teatralną Od Jutra, na premiery na przykład Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy nasz amatorski teatr, który tak naprawdę prawie już amatorski nie jest. Teatr, mówię o imienia Aleksandra Fredry, tak. Oni już są tak dobrze, że można już powiedzieć, że są półprofesjonalni. Tak jest, też tak myślę. Dlaczego Kutnowski Dom Kultury? Czy to jest właśnie związane z podsumowaniem tych wydarzeń? Czy to jest właśnie dlatego, że te zdjęcia dotyczą tylko i wyłącznie Kutnowskiego Domu Kultury? Tak, no to na festiwalu Na Faktach chcieliśmy, znaczy no Ola Kołodziej, która do mnie zadzwoniła, która też była tutaj waszym gościem, ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że fajnie jakby był taki kutnowski akcent. Taki kutnowski akcent w reportażu, no bo to był festiwal Na Faktach, jak sama nazwa mówi. I mówi, no Adam, ty robisz sporo tych zdjęć, więc pewnie z twoich zasobów wybralibyśmy dużo i byśmy powiesili. Byłby zarówno akcent kutnowski, jak i nasze wydarzenia kulturalne. No to wszystko w jednym. I tak powstała. No to przejdźmy może bardziej do samej fotografii. Jaki jest twój styl? Bo to, jeśli chodzi o takie właśnie fotografowanie wydarzeń, to można powiedzieć, że to jest taki styl reporterski. Czy raczej wolisz, nie wiem, bardziej styl, nie wiem, architektoniczny, czy tam portrety, czy coś takiego? Znaczy, no to, tak, zdecydowanie. Przez to, co robię na koncertach, na spektaklach, to reportaż. Zdecydowanie reportaż to największa chyba część mojej fotografii. No, lubię to bardzo, ale lubię to dlatego, że jestem fotografem pasjonatem. To nie jest mój jak gdyby zawód, z którego się utrzymuję, ale robię to w wolnych chwilach, jeżeli tak można powiedzieć. Dlatego cieszę się, jak mogę robić zdjęcia i jednocześnie uczestniczyć jak gdyby fizycznie na tych wydarzeniach. To dla mnie też przyjemność, pójść na koncert, wejść, przeżyć, zobaczyć jak to jest, a przy okazji zrobić zdjęcia, po powrocie do domu obejrzeć i powiedzieć, że wow, nie dość, że był fajny koncert, to jeszcze mam tam powiedzmy, nie wiem, 10 super zdjęć, a to jest dla pasjonata fotografii chyba największa nagroda. To czym fotograf pasjonat się zajmuje na co dzień? Na co dzień czym się zajmuje? A pracuję w jednej z kutnowskich firm, w branży motoryzacyjnej pracuję, tak można to ująć. No to czyli, nie wiem, kutnowscy motocykliści, jak robisz zdjęcia, czy kutnowskim klasykom, jak miało to miejsce na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to tym bardziej ci się to podobało, bo łączyło jedno z drugim. Tym bardziej, tak. Bardziej czterema kółkami się wprawdzie zajmuję niż dwoma, ale jak najbardziej. Na czym się skupiasz podczas fotografii? Nie wiem, bo kompozycje są różne. Czy to bardziej na kolorach, na głębi, czy na perspektywie? Znaczy, myślę, że kolor. Kolor bardzo mnie tutaj, jakoś najbardziej zwracam uwagę na ten kolor. To nie zmienia to faktu też, że robię zdjęcia czarno-białe. Czasami przerabiam je na czarno-białe, bo one też mają coś w sobie. Tak, one mają taki specyficzny swój klimat. Dokładnie tak. Ale mimo wszystko jednak kolor, dlatego te wydarzenia sceniczne to głównie koncerty, które są najbardziej efektowne, no bo wiadomo, że to wtedy najwięcej kolorów, największe
najbardziej jak gdyby reżyserzy światła chyba, czyli ci ludzie odpowiedzialni za światła, dając siebie wszystko, i to jest widowiskowe dla oka, tym samym najbardziej efektownie jakby ustrzelić to w kadrze. Czy miałeś już wcześniej jakieś projekty, czy planujesz jeszcze jakieś projekty właśnie związane z fotografią, jakieś wystawy, czy no może coś innego związane z tym? Tak, bardzo długo i bardzo różne miałem. Czasami one dochodziły do skutku, czasami nie. Pamiętam, kiedyś dawno temu była taka nieformalna grupa Fotokutno, gdzie robiliśmy bardzo fajną rzecz, którą wspominał będę chyba zawsze. To było stare, nowe kutno. To były takie zestawienia starych zdjęć sprzed 100 lat z tymi samymi miejscami. Chcieliśmy powtórzyć z kolegami z grupy, powtórzyć te same kadry. Powstała wtedy wystawa 100 fotografii, które przedstawiały Kutno sprzed 100 lat. To były skany najczęściej pocztówek pana Marka Wójkowskiego, ówczesnego chyba prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. I każdy z nas wylosował sobie po kilka takich kadrów. Szliśmy w teren, mieliśmy na to tam powiedzmy miesiąc i powtarzaliśmy te kadry dokładnie, żeby były identyczne. I w Kutnowskim Domu Kultury też wtedy była wystawa właśnie na jednych dużych ramach. Było stare zdjęcie, to sprzed 100 lat, i obecne zdjęcie. Bardzo mi się podobał ten projekt. To był taki bardzo efektowny projekt. Bardzo dużym zainteresowaniem się cieszył i między innymi dlatego, że cieszył się zainteresowaniem, to kiedy zdejmowaliśmy tą wystawę z Kutnowskiego Domu Kultury, przenieśliśmy ją do Urzędu Miasta i ona wisiała na pierwszym piętrze Urzędu Miasta. No, fajna rzecz, więc to no tak, no bo to jednak jest też pewna perspektywa tego, jak Kutno wyglądało kiedyś, a jak teraz. Pewnie. Właśnie, czy jakieś projekty planujesz? Znaczy tak, w głowie mam bardzo dużo takich projektów. Cały czas mnie ta fotografia cieszy, bawi, rajcuje, więc przed sobą rozsuwam jakieś plany. Myślę, że nie będę może zdradzał jakich, ale no takie bardzo autorskie, specyficzne, myślę, że ambitne, no bardziej ambitne niż reportaże z koncertów. To na koniec jeszcze może powiedzmy o początku. Jakie było twoje pierwsze zdjęcie, że zainteresowałeś się fotografią, że stwierdziłeś, tak, to chcę robić? O, to trudne pytanie. Musiałbym się bardzo sporo lat do tyłu wrócić. Nie pamiętam chyba swojego pierwszego zdjęcia, ale nie było jeszcze aparatów cyfrowych lustrzanek. Nie robiłem zdjęć, znaczy to nie było tak dawno, żebym robił zdjęcia na fotografii analogowej, czyli na kliszach, ale to były gdzieś tam jakieś kompaktowe aparaty, które można było na początku kupić. Taki kompakt pewnie miałem. Pamiętam do dziś, że to była Minolta. Taki aparat, teraz już nawet firmy nie ma. No tak. Ale była to Minolta, mały jakiś tam, mały aparacik. I chyba, nie wiem, no samo jeżdżenie. Ja zawsze przeżywałem, że sama fotografia jak fotografia, ale cieszy mnie jeżdżenie z tym aparatem. I ta fotografia przy okazji, jak wychodzi, to jest taka wisienka na torcie. Ciekawe pomysły, ciekawe wycieczki z ciekawymi ludźmi, a przy okazji, jak się przywozi z tego zdjęcia, to jest to. I co jest ważne w fotografii? Bo wiesz, że też robię zdjęcia dla radia. Tak. Na co zawsze dobrze zwrócić uwagę, robiąc właśnie zdjęcia? Ja myślę, że to jakoś wyjątkowo oryginalny nie będę. To najważniejsze chyba to jest spojrzenie fotografa, spojrzenie osoby. To wszyscy się zapędzają zawsze w sprzęt. Wszyscy zawsze mówią, że oj, świetny masz sprzęt. Ja powtarzam to, gdzieś przeczytałem taką fajną anegdotę, jak ktoś mówi, że ale masz świetny sprzęt, bo świetne zdjęcia wychodzą, albo że super zdjęcia pewnie były robione dobrym aparatem. Zawsze przytaczam anegdotę o kucharzu i o garnkach, że jak idziesz do restauracji, zjadasz dobry obiad, to mówisz, ale świetne garki musiał mieć kucharz, bo obiad był bardzo smaczny, prawda? Więc myślę, że chodzi o spojrzenie. Naprawdę ten sprzęt jest drugorzędny. Jeżeli potrafimy patrzeć, potrafimy zamykać to, co przed sobą widzimy w kadrze prostokątnym, to zrobimy dobre zdjęcie, myślę, prędzej czy później. No to piękna puenta na koniec. Dziękuję serdecznie. Gościem Radia Q był Adam Pietrusiak, fotograf. Bardzo dziękuję również. Do widzenia.